Dzień dobry, nazywam się Wojtek Matusiak i będę prezentował materiał opracowany wspólnie z Wojtkiem Zmyślonym, tak jak Grzesiek powiedział. Niestety Wojtek nie był w stanie dojechać do nas z przyczyn rodzinnych, nad czym bardzo ubolewam, bo miałem nadzieję, że będziemy to prezentować razem. No, temat jak widać, Święty Mikołaj w październiku, ewakuacja lotników polskich z Bałtyku do Bejrutu statkiem Majos Nikolaos. Jeśli ktoś się interesuje historią polskiego lotnictwa w II wojnie światowej, to ten rejs nie jest niczym nieznanym. Wiadomo, że w 1939 roku we wrześniu polscy lotnicy wydostali się w większości z Polski i większość tych, którzy się wydostali, trafiła właśnie na początku do Rumunii. A z Rumunii nie najprostsza w sensie dosłownym, ale najłatwiejsza droga przedostania się dalej na zachód do Francji to była droga morska z portów na Morzu Czarnym. I generalnie Bałczyk, taka mała miejscowość. Taka mała miejscowość na Morzu Czarnym stała się tą główną bazą przerzutową. Tak to wyglądało. No tutaj z premedytacją, odróżnię od tego, co jest materiał drugim, z premedytacją nie ma tu granic państw, bo w tym momencie z punktu widzenia tych polskich żołnierzy, w szczególności lotników w Rumunii, nie tyle było istotne, gdzie jest granica między Rumunią, Jugosławią czy Węgrami. Bardziej istotny był właśnie taki podział, jaki tu widzimy, to znaczy część Europy była po prostu kontrolowana przez okupantów, część Europy to były kraje, nie tylko zresztą Europy, jak widać. To były kraje, które z tymi okupantami, a w zasadzie wyłącznie z Niemcami, prowadziły wojnę. Natomiast większość terytorium pomiędzy tym obszarem, gdzie ci Polacy się znaleźli, a Francją, do której zmierzali, to były kraje neutralne. No i jakoś trzeba było pokonać ten dystans. Konkretnie większość polskich lotników przedostała się do Rumunii przez tam, jak widać, niewielki odcinek granicy przedwojennej Polski, więc z tamtego miejsca potrzebowali się dostać do Francji. I władze polskie, dowództwo polskie, które zajęło się organizacją. Dowództwo polskie, które kierowało całą sprawą z ambasady w Bukareszcie, wybrało na miejsce zbiorcze, na taką lokalizację zbiorczą dla tych polskich lotników, miasteczko Bałczyk. To jest, wtedy była to najbardziej południowa część wybrzeża Rumunii przy granicy z Bułgarią. Wkrótce potem stała się to najbardziej północna część wybrzeża Bułgarii przy granicy z Rumunią, bo to jest teren Dobrudży Południowej, który był sporny między tymi dwoma państwami. Dlatego mówiąc o mieszkańcach Bałczyku nie należy używać określenia Rumunii, bo to mniej więcej tak jak mówiąc o mieszkańcach Wilna czy Lwowa, lepiej nie używać określenia Polacy, Ukraińcy, Litwini, bo różnie się oni identyfikowali, jeśli chodzi o narodowość. Bałczyk miał tę zaletę, że to był taki kurort nadmorski, który leżał na uboczu. Nie było tam dużego ruchu morskiego, w związku z tym była stosunkowo niewielkie ryzyko penetracji niemieckiego wywiadu i można było to w miarę w ciszy i spokoju przeprowadzić właśnie stamtąd. To są zdjęcia Bałczyku, które zachowały się w zbiorach różnych polskich lotników, niekoniecznie tych, którzy odpłynęli stamtąd tym statkiem, o którym mówię. No widać taka ładna zatoczka nad Morzem Czarnym, niewielkie miasteczko. Na tym zdjęciu z prawej strony widać charakterystyczny tak zwany wielki młyn nad brzegiem morza. To jest taki główny zabytek, stoi tam do dzisiaj. To zdjęcie konkretnie zachowało się w zbiorach Edwarda Jaworskiego w jego albumie, który podpisał, że to jest zdjęcie zrobione z pokładu statku właśnie tego, o którym mówię. W rzeczywistości ten statek zawinął na tyle późno i odpływali już wieczorem, że raczej wtedy nikt nie byłby w stanie zrobić takiego zdjęcia przy świetle dziennym. Zdjęcie to raczej zrobiono z końca mola. Tutaj w środku fotografii z prawej strony widać molo, które wychodziło daleko, daleko w morze. Ponieważ była to dość płytka zatoka, to większe statki nie były w stanie podejść do brzegu, tylko właśnie musiały cumować przy tym molu.
Polscy lotnicy gromadzili się tam, byli po prostu wysyłani przez ambasadę w Bukareszcie, albo z Bukaresztu, gdzie zaopatrywano im dokumenty, albo z innych miejsc, gdzie im te dokumenty dostarczano. Oczywiście musieli udawać, że są cywilami. Tutaj akurat Stanisław Skalski, od którego chyba nie trzeba przedstawiać, i Franciszek Skiba, jego starszy kolega z 4. Pułku, obaj piloci myśliwscy. Te konkretne zdjęcia bywają różnie podpisywane, że to jest Rumunia, albo że to już jest Francja. Z pewnością jest to Rumunia, bo czytają rumuńską gazetę. Prawdopodobnie z 6 października, więc to albo jest jeszcze Bukareszt, albo już właśnie Bałczyk. To taka ciekawostka, większość Polaków musiała się na miejscu w Rumunii zaopatrzyć cywilne ubrania, ale akurat Skalski nie musiał, bo jego dowódca Tadeusz Rolski był na tyle zapobiegliwy, że ruszając na wojnę wziął walizkę z dwoma cywilnymi garniturami, a ponieważ obaj byli tego samego wzrostu, to Rolski pożyczył Skalskiemu jeden z tych garniturów. Tu jest inna grupa lotników. Trzeci od prawej Stanisław Bochniak, którego albumie to zdjęcie się zachowało. No, pamiątkowa fotografia z trzema Rumunkami, u których oni kwaterowali przez ten krótki okres, kiedy Bałczyku czekali na możliwość odpłynięcia. Tu jest z kolei zdjęcie zachowane w albumie Stanisława Wędzilaka. Trzech polskich lotników udających cywilów spożywa posiłek na świeżym powietrzu. Tożsamość Wędzilaka i Gutowskiego nie budzi wątpliwości. To jest prawej. Mnie się wydaje, że to może być Julian Żuromski, natomiast Żuromski nie popłynął z Wędzilakiem i Gutowskim, tym rejsem, o którym mówię, więc być może jest to kto inny, nie wiem. Tu jest bardzo ciekawa pamiątka zachowana, ona w tej chwili jest w Warszawie, w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej, w zespole pamiątek po Gozdeckim. No widać kartka, którą on wysłał dokładnie 15 października, czyli w dniu, w którym odpłynął potem z Bałciku. Wysłał tę kartkę do swojej matki. Jak widać, dopisek jej ręką otrzymaliśmy 15 grudnia, czyli 2 miesiące szła w tym czasie kartka z Rumunii do Polski. No właśnie, przechodzimy już do tego, co jest tematem. Pierwszy statek, który, bo tych rejsów z Bałczyku było kilka, ale ten pierwszy to był właśnie ten statek, o którym tutaj mówię, Święty Mikołaj, czyli Agios Nikolaos. Tam kwestie transkrypcji objaśniam w wersji drukowanej, nie będę się w tej chwili nad tym rozwodził. W każdym razie na niektórych zdjęciach, tak jak na przykład na tym, widać koła ratunkowe, na których jest i nazwa statku, i nazwa portu macierzystego, który był Pireus. Przy czym z relacji polskich lotników, którzy podróżowali tym statkiem, wynika, że o ile no pewnie można przyjąć, że na kołach ratunkowych to była rzeczywista nazwa i rzeczywisty port macierzysty, o tyle, że na tym statku to ta nazwa i ten port macierzysty się być może zmieniały podczas rejsu, bo jak to określono, był to statek taki na połowie piracki. On się zasadniczo, ten statek wcześniej służył do przewozu dwóch rodzajów ładunków, to znaczy albo przewożono nim zwierzęta, albo przewożono nim żydowskich uchodźców zmierzających do Palestyny. Do czego wrócę później. Komendantem tego transportu płynącego tym statkiem był podpułkownik pilot Stanisław Nazarkiewicz. I we wspomnieniach kilku, przynajmniej uczestników tego rejsu, zachowało się dość gniewne wspomnienie o komendancie, ponieważ on wydał przed zaokrętowaniem rozkaz bezwzględny wszystkim tym lotnikom, że mają absolutnie pozbyć się wszystkiego, co mogłoby zdradzać, że oni są żołnierzami. Wiadomo, że generalnie Rumunia była krajem neutralnym, więc miała obowiązek internować wszystkich żołnierzy walczących stron. No i warunkiem, żeby oni mogli legalnie z Rumunii wypłynąć, było uznanie przez wszystkich zainteresowanych, że są cywilami. W związku z tym lotnicy pozbywali się wszystkiego, nie tylko mundurów, jeżeli jeszcze je mieli, czy uzbrojenia, ale nawet jakichś drobnych elementów, pamiątek, które mogłyby zdradzić, że są lotnikami wojskowymi. Po czym na pokładzie statku okazało się, że pan pułkownik Nazarkiewicz występuje w mundurze galowym w sposób absolutnie nie budzący wątpliwości, że jest wojskowym. To zdjęcie zostało zrobione już na następnym statku, którym ta sama praktycznie ta sama grupa popłynęła do Francji, gdzie już warunki były lepsze. Natomiast no, ewidentnie ten mundur miał na sobie również podczas rejsu Świętym Mikołajem. Taka jeszcze ciekawostka, akurat na tym zdjęciu w tym miejscu stoi Antoni Kiewnarski. To jest postać znana, jak ktoś się interesuje, jeden z tych polskich lotników, którzy później siedzieli w Draganiu i brali udział w wielkiej ucieczce i zostali zamordowani przez Niemców. Pułkownik Nazarkiewicz, znaczy
Można przypuszczać, że on sporządził jakiś raport z tego rejsu, natomiast o ile wiem, nie udało się dotąd historykom takiego raportu odnaleźć. W Muzeum Lotnictwa w Krakowie zachował się jego notesik, gdzie jest tylko zapis 15 października wyjazd z Bałcik, w niedzielę po południu, 16 października wieczorem Konstantynopol, 21 rano przyjazd do Bejrutu, przyjęcie u konsula i lotników. Nazajutrz przyjęcie u generała Wegał, wyjazd z Bejrutu wieczorem. I to jest wszystko, co... jedyna znana nam pisana relacja komendanta transportu o tym, co się działo. Natomiast szczęśliwie właśnie dzięki wnikliwości Wojtka Zmyślonego udało się odkryć, że w Ossolineum we Wrocławiu są bardzo drobiazgowe dzienniki prowadzone na bieżąco przez podporucznika Szyszkę. On poległ podczas wojny jako pilot myśliwski w Wielkiej Brytanii. I między innymi właśnie ten jego dziennik zawiera dzień po dniu, niemalże godzina po godzinie opis tego rejsu. Nie był ten dziennik jako całość dotąd publikowany i akurat ten fragment dotyczący rejsu Świętym Mikołajem to w wydawnictwie tutaj konferencyjnym po raz pierwszy ujrzał światło dzienne, że tak powiem, dla szerokiej publiczności. Natomiast oczywiście w wielu różnych relacjach i dokumentach znajdują się zapiski dotyczące tego rejsu, przy czym one są zwykle tak lakoniczne, że sprowadzają się do potwierdzenia, że dany lotnik rzeczywiście płynął tym statkiem. I tu jest przykładowy taki zapis w ankiecie. Wszyscy ci lotnicy po dotarciu do Francji, ponieważ nie mieli oryginalnych dokumentów wojskowych, to wypełniali tak zwane zeszyty ewidencyjne, gdzie opisywali, kim są, jakie mają doświadczenie wojenne, no i między innymi opisywali, jaka była ich droga do Francji. Tutaj, jak widać, pan kapitan Sondej napisał: transport na statku Święty Mikołaj. Wyjazd z Rumunii do Bejrutu, przyjazd do Bejrutu. Co niewątpliwie potwierdza, że płynął tym statkiem, ale do tego się sprowadza. W ogóle nazwę tego statku bywała zapisywana różnie, ale w ogóle się nie pojawiała. Na przykład major Wąski napisał, że był w grupie podpułkownika Nazarkiewicza. Wyjazd statkiem, nie napisał jakim. Podporucznik Bazalnik zapisał, że przyjazd okrętem greckim Nikolaus. Kto tam dalej? Major Gawlikowski użył określenia statek Nikolaus, ale zapisał tego Nikolaosa już inaczej. Podporucznik Waltoś SS Nikolaus. Podporucznik Sumolok napisał 15 października, godzina 21. Na statku Nikolaus z Pireusu wypłynąłem do Bejrutu. I to jest właśnie jeden z takich przykładów, jak łatwo można popełnić błąd, bo gdybyśmy czytali te ankiety w oderwaniu od innych, to można pomyśleć, że ten Nikolaus wypływał z Pireusu. Rzeczywiście byli to polscy, którzy dotarli do Grecji i stamtąd płynęli do Francji czy w inne miejsca. Natomiast tutaj ewidentnie chodzi o to, że to był statek Nikolaus z Pireusu, czyli po prostu port macierzysty został podany, a brak informacji, że to był rejs Bałcika. Podporucznik Król napisał po prostu, że odbyłem podróż statkiem greckim, nie podając jakim. Podporucznik Jander co prawda napisał, że w grupie podpułkownika Nazarkiewicza, więc niewątpliwie to jest ta grupa, ale podał datę 17 października wypłynięcia z Rumunii. A większość lotników po prostu pisała tak, jak na przykład podporucznik Bochniak, o którym wiemy, że z pewnością płynął tym rejsem. Podał tylko, że 17 września przekroczył granicę, no w domyśle polską granicę z rozkazu dowódcy lotnictwa, 30 października przekroczył granicę francuską w Marsylii. Gdyby nie było innych źródeł, nie mielibyśmy sposobu ustalenia, że Bochniak płynął Świętym Mikołajem. To samo w przypadku Bogdana Arcta. Skądinąd wiemy, że płynął tym statkiem, ale z jego ankiety to absolutnie nie wynika. No właśnie, więc jak właściwie wyglądał ten rejs i co my o nim wiemy? Mniej więcej to wyglądało tak, chociaż muszę od razu przyznać, to zdjęcie jest dla mnie dużą zagadką, bo niewątpliwie jest to zdjęcie zrobione podczas ewakuacji grupy podpułkownika Nazarkiewicza, natomiast ani na statku Święty Mikołaj, którym oni płynęli z Bałciku do Bejrutu, ani na statku później Wilde Strasbourg, którym płynęli z Bejrutu do Marsylii, nie udało mi się zidentyfikować miejsca, które by pasowało do tego zdjęcia. Więc jeśli ktoś wie coś więcej o tej konkretnej fotografii, to będę bardzo wdzięczny. Pozostałe zdjęcia już z całą pewnością zostały zrobione na pokładzie Świętego Mikołaja. Ogólnie statek był przepełniony, bo on nominalnie w wersji do przewozu osób mógł zabrać bodajże między 200 a 300 osób, a według różnych relacji tych lotników było od 700 do 800. Nam się udało zidentyfikować nieco ponad 300 nazwisk i z całą pewnością ta lista jest bardzo niepełna.
W niektórych przypadkach braku jakichkolwiek dokumentów udało się zidentyfikować po prostu ludzi na zdjęciu. To jest na przykład przyszły Hans Kaprol, Juliusz Nowakiewicz. Bardzo charakterystyczna twarz. To jest równie charakterystyczna twarz, też przyszły Hans Kaprol, Michał Maciejowski. Tutaj są trzej panowie oficerowie, którzy znaleźli trochę więcej miejsca. Po lewej major Wolski, który dowodził we wrześniu bodajże dywizjonem towarzyszącym 6. pułku. Po prawej kapitan Żyborski, który jest znany przede wszystkim z tego, że w Bitwiankie był adiutantem w dywizjonie 303. Kolejne zdjęcia z pokładu. Tutaj jest dach tylnej nadbudówki, który też był zajmowany przez lotników. Podporucznik Głowacki, podporucznik Bożek, podporucznik Świderski. To jeden z tych, którzy tam wcześniej z tymi Rumunkami na balkonie się fotografowali. Inne ujęcie dachu tylnej nadbudówki. Widać grecką banderę na rufie. Kolejne ujęcia z pokładu. Tutaj Franciszek Skiba już w dużo lżejszym stroju, bo ewidentnie im dalej na południe popłynęli, tym było goręcej. Tu są ciekawe ujęcia śródokręcia, gdzie widać komin, który jest całkowicie czarny, nic na nim nie ma, żadnych oznaczeń. A na innych zdjęciach jest jakieś piękne godło armatora i to też się pojawia we wspomnieniach, że ta załoga przemalowywała oznaczenia na kominie, kiedy płynęli, no, dla niepoznaki, żeby utrudnić rozpoznanie, co to za statek i stąd dokąd płynie. Tak naprawdę te zdjęcia, tych kilka zdjęć, które teraz oglądamy, to są najbardziej obszerne widoki tego statku na fotografiach zachowanych u polskich lotników. To jest prawdopodobnie kapitan i pierwszy oficer. To jest właśnie jeden z nich, niestety nie wiem który. Tak wyglądał dziób tego statku. Tutaj po prawej widzimy paru panów, którzy grają w karty. Podejrzewam, że to nie jest brycz. No ale jest spora grupa, która po prostu, mimo że jest tam bardzo niewygodnie, to ewidentnie stoi i wygląda, co mają przed sobą. Niewątpliwą atrakcją turystyczną tego rejsu było przepłynięcie przez Konstantynopol, czyli Stambuł przez Bosfor. Przepłynęli tam wieczorem 16 października. Tutaj piękny zachód słońca nad Hagią Sofia. No i po paru dniach, rankiem 21 października dotarli do Bejrutu, do wybrzeży Syrii. To jest właśnie zdjęcie zrobione wtedy. Tak wygląda trasa tego rejsu. Jak widać, chociaż nominalnie oni zdążali na zachód, to tak naprawdę dokładnie płynęli prosto na wschód w końcowej fazie tego rejsu. Tutaj trochę zdjęć z Bejrutu. Nam się w tej chwili Bejrut kojarzy z wojną, nędzą i ogólnie przykrymi rzeczami. Natomiast wtedy Bejrut był miastem bogatym. Tondenejon był znany jako Szwajcaria Bliskiego Wschodu i myślę, że dla wielu polskich lotników, zwłaszcza tych niższych szarż, to było pierwsze naprawdę zachodnioeuropejskie miasto, jakie w życiu widzieli. Tutaj jest widok akurat z koszar, w których przez parę dni byli zakwaterowani i trochę takich widoczków egzotycznych. Niestety na tych zdjęciach nikogo nie udało się nam zidentyfikować. To jest pocztówka armatorska statku, którym odpłynęli do Francji. No sam fakt, że armator wydał pocztówkę z tym statkiem, świadczy, że to była już zupełnie inna kategoria jednostki pływającej. Kilka fotek grup ludzi, którzy dopłynęli do Francji. Znaczy, to jest grupa z 4. pułku z Tadeuszem Rolskim i ci wszyscy lotnicy prawdopodobnie płynęli tym statkiem. To jest takie zdjęcie, które się często pojawia jako Urbanowicz ze swoimi podchorążymi, z którymi przebył drogę z Rumunii, ale de facto część tych podchorąży wcale nie płynęła razem z Urbanowiczem. To jest raczej spotkanie we Francji na zasadzie fajnie, że się znowu widzimy. To jest strona z albumu Bogdana Arcta, gdzie są wklejone kartki z jego paszportu, między innymi. Tutaj jest data 15 października i to jest stempel właśnie wyjazdu z Bałczyku. Tam na dole widać stemple z Bejrutu i z Marsylii. No i teraz właśnie kwestia tego statku, bo do niedawna w ogóle nie było pewnej wiadomości, który to Święty Mikołaj, bo w greckiej flocie handlowej wtedy były co najmniej 3 statki o tej nazwie. I idąc tropem tego przerzutu ostatników żydowskich do Palestyny, udało się dotrzeć do zdjęć tego statku już w późniejszym okresie. On został, zarówno przed wojną służył do transportu Żydów, jak i podczas wojny. I organizacja żydowska stworzona przez Haganę, firma, to znaczy firma przykrywka, wykupiła ten statek. I to są zdjęcia zrobione przez uchodźców żydowskich, którzy też z Bałczyku, tylko na przełomie 1939-1940 roku odpłynęli do Palestyny. Widać charakterystyczny komin, widać nadbudówkę, nie ma żadnej wątpliwości, tych zdjęć jest dużo więcej, tych żydowskich zdjęć i niewątpliwie jest to dokładnie ten sam statek. Tak to prawdopodobnie wyglądał, kiedy odpływali nim Polacy, pewnie dokładnie cumował w tym samym miejscu. Charakterystyczna grecka flaga wymalowana na burcie. Grecja była wtedy neutralna i malowano flagi krajów neutralnych, żeby uniknąć ataku.
Tu jest tabliczka z nazwą. Ja o tym piszę w artykule, już teraz nie będę o tym opowiadał. Widać, że tak powiem, spod spodu przebija stara nazwa Agios Nikolaos, a tutaj już widać tą nową nazwę nadaną przez Żydów. I to jest zdjęcie z archiwum żydowskiego, niestety bardzo słaba kopia z Izraela. To są osadnicy dopływający do Palestyny i uderzające jest podobieństwo tych dwóch zdjęć. Tego, kiedy Polacy dopływają do Syrii, kiedy oni dopływają do Palestyny, dla jednych i dla drugich było to poniekąd ziemia obiecana w tym momencie. Dziękuję.